Dzień dobry, dobry wieczór, kochani. Witam Was bardzo ciepło w poniedziałkowe, późne popołudnie, prawie wieczór. Dzisiaj dzień 71 mojego wezwania. Odliczanie trwa, odliczanie trwa. I dzisiaj, o, wow, ale jesteś szybka, Małgosiu, wow. Chyba byłaś na Facebooku akurat. Cieszę się, kochana, że dołączyłaś tak szybko, bo ja dzisiaj do Was króciutko, zanim moje dziecko wróci do domu, bo już wtedy nie będzie aż takiej przestrzeni, żeby o tym rozmawiać, a chcę Wam opowiedzieć o pewnym procesie, o pewnej rzeczy, której doświadczamy, docierając do pewnego etapu, o pewnego. Niech będzie tak. A więc chcę Wam opowiedzieć o tym, dlaczego potrzebujemy pokochać siebie bezwarunkowo, zanim wskoczymy w przestrzeń zabawy z energią i doświadczania energii. I to nie jest tak, że to jest warunek, który musimy my spełnić, który jest narzucony przez kogoś tam od góry. Nie, 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 to nie jest tak. My mamy dostęp do tego świata energii, my możemy różne rzeczy widzieć, różne rzeczy czuć i możemy w różny sposób z tą energią obcować i możemy różnych rzeczy doświadczać i różne rzeczy robić. Ale z mojego doświadczenia, dosyć dużego, warto dla swojego dobra i dla jakości procesów, które odbywamy, aby pokochać siebie najpierw. Dlaczego? Ponieważ to pokochanie siebie to nie tylko pokochanie siebie. Kiedy my pokochamy siebie bezwarunkowo, wtedy kochamy bezwarunkowo również inne osoby. I teraz o co chodzi z tym kochaniem bezwarunkowym? Co to jest za imaginacja? To jest oczywiście coś, do czego dążymy i to jest jakby nasza wewnętrzna prawda. To pokochanie bezwarunkowe to jest taki moment, w którym akceptujemy człowieka, drugie istnienie, akceptujemy siebie i drugie istnienie kogoś na zewnątrz, takim jakim jest, po prostu bez oceniania i przyjmujemy go takim jakim jest. Bez filtrów, bez projekcji, bez tego wszystkiego, co gdzieś tam w naszej głowie zakłóca odbiór danej istoty. I jest to coś, do czego dąży każdy z nas wewnętrznie, w przestrzeni serca, z przestrzeni poziomu duchowego. My do tego dążymy. Taka jest nasza droga życia, aby zaznać tej miłości bezwarunkowej. Dlaczego? Ponieważ my wiemy, jak ona smakuje, bo my stamtąd pochodzimy i dlatego przez całe życie do tego dążymy. Mniej, bardziej świadomie, ale to jest nasza ścieżka. I teraz ten moment, kiedy zaczynamy czuć taką miłość, nie znaczy, że każdy z nas dociera w pewnym momencie po przerobieniu nie wiadomo ilu rzeczy, docieramy do tego właśnie etapu i absolutnie już kochamy siebie bezwarunkowo i w ogóle świat należy do nas. Ja bardziej podchodzę do tego jak do podróży. W pewnym momencie coraz więcej tych klocuszków, układanki pojawia się i coraz bardziej odpuszczamy pewne aspekty. Mamy coraz więcej wyrozumiałości, mamy coraz więcej akceptacji, mamy coraz więcej przestrzeni dla siebie i dla drugiej osoby. I pojawia się to wraz z szacunkiem, pojawia się to wraz z wewnętrznym poczuciem tego, że każdy z nas ma prawo do własnej drogi i to jest ok. I kiedy tak się dzieje, nasze procesy zmieniają swój charakter. I chcę Wam opowiedzieć o pewnym procesie, o którym pisałam w jednym z postów, ale mam poczucie, że to potrzebuje być jeszcze powiedziane, ponieważ to jest bardzo, bardzo ważne i chcę Wam o tym opowiedzieć. Ale zanim, to się z Wami wszystkimi przywitam, bo już tutaj dołączacie. Więc cześć Malwina, cześć kochana. Witaj Marcinie, dzień dobry. Widzę, że więcej osób jest, ale nie widzę Was wszystkich, więc nie z wszystkimi mogę się przywitać. Ale z tymi, którzy mi się wyświetlacie, to z tymi się witam. A więc, kiedy zaczynałam wchodzić w takie bardzo głębokie procesy pracy z podświadomością, z wewnętrznym dzieckiem, w pewnym momencie zaczęłam mieć również kontakt z tym, co jest poza tym wewnętrznym dzieckiem, czyli swoistą energią. Z energią każdy z nas ma kontakt, tylko nie każdy jej doświadcza. I wchodząc w te procesy, zaczęłam widzieć pewne rzeczy szerzej. Zaczęłam widzieć energię innych osób w mojej przestrzeni, zaczęłam widzieć ich wpływ na mnie. Teraz początkowo było tak,
że patrzyłam na to wszystko i myślałam sobie, o wow, ktoś tutaj się po prostu mi wgramolił, ktoś mi tu włazi, ktoś mi tu robi krzywdę. Kogoś tutaj widzę, kto mnie dziobie z którejś strony, albo gdzieś mnie tam podpala, albo gdzieś mi tam jakiś nóż wpycha i tak dalej. Ci z Was, którzy pracujecie z energią, wiecie, o czym mówię w takich procesach, ponieważ to widać, to widać. I kiedy pracuję z innymi osobami, czasem szczególnie przy pracy z ciałem, gdzie czujemy jakiś ucisk, jakiś przyciskanie na przykład na klatce piersiowej, albo trudno jest oddychać, albo gdzieś jakiś ból, jakiś dyskomfort. Cześć, Ago. To wchodząc w proces, kiedy bardzo mocno się zagłębiamy, pojawiają się pewne symbole, pojawiają się pewne znaki, pojawiają się różnego rodzaju przedmioty. Gdzieś ktoś widzi, że na klatce piersiowej czuje taki kamień, który go przygniata, i tak dalej. I w procesie, kiedy wchodzimy głębiej i głębiej i zadajemy pytanie za pytaniem, docieramy do takiego pytania, kto ten kamień tutaj położył, na przykład. I to jest pytanie, na którym przez bardzo długi czas w swoim prowadzeniu kończyłam. Kończyłam na tym pytaniu i dalej już tego, nawet nie, kończyłam przed zadaniem tego pytania, czyli widziałam, że ten kamień jest położony i na tym się kończyło. Potem doszło kolejne pytanie, które zadawałam, kto ten kamień położył? I kiedy wychodziło, że dana osoba, to okej. Cześć Gosiu, witaj Pawle. Cześć, cześć Paweł, hej. Kiedy wychodziło, że dana osoba, z którą prowadziłam, to okej. Natomiast czasem wychodziło, że to członek rodziny. Mama, tata, ktoś bliski, partner, partnerka. I wtedy zaczynało się co? Wtedy zaczynało się wewnętrzne złość i takie poczucie i taki wkurw na tą osobę. Ponieważ od razu pojawiała się ocena i od razu wzbierały emocje, że ktoś ingeruje w naszą przestrzeń, w naszą energię. I to jest taki punkt, w którym jeżeli my nie kochamy siebie, jeśli my siebie nie akceptujemy, to jesteśmy na przestrzeni, kiedy szukamy winnych wokół. Czyli to jest taki moment, w którym nie przyjmujemy odpowiedzialności za to, co się dzieje w naszym życiu, i wszyscy inni są winni tego. I kiedy wszyscy inni są winni tego, wówczas ci inni pojawiają się w naszych procesach. My ich widzimy jako tych, którzy jeszcze coś dodatkowo nam robią. Teraz to, co się zadziewa później, im więcej ze sobą pracujesz, w pewnym momencie okazuje się, że każda osoba, która jest w Twojej przestrzeni, którą widzisz w procesie, która uczestniczy jakoś w Twoim procesie, jest osobą, którą Ty zapraszasz. Teraz to jest bardzo subtelna rzecz, ponieważ my zapraszamy te osoby, a dokładniej mówiąc, robi to nasza podświadomość, zaprasza je w formie symbolu i w formie znaku. Nie jest to rzeczywiste. Czyli to nie jest tak, że ktoś rzeczywiście wchodzi w naszą przestrzeń, tylko nasza podświadomość, chcąc nas trochę ochronić, o czym my nie wiemy, nie mamy takiej wiedzy, stawia na przykład na naszej drodze mamę, tatę i ten tata robią nam coś w tej wizji. My to widzimy. I nasza podświadomość nam to pokazuje w ten sposób, i my z naszą świadomością się denerwujemy i wkurzamy, bo wydaje nam się, że wszyscy są sprzysiężeni przeciwko nam, gdy tymczasem, kiedy wejdziemy głębiej i zadamy kolejne i kolejne i kolejne pytania, okazuje się, że to wszystko wokół nas jest działaniem naszej podświadomości. Nasz podświadomy umysł stawia pewne elementy tej układanki na naszej drodze po to, żeby nas ochronić. I uwaga teraz, przed czym on nas chce ochronić? Chce nas ochronić przed zmianą. Chce nas ochronić przed tym, byśmy nie doświadczyli tego, co wydarzyło się już kiedyś. Więc wszystko to, co powoduje w nas emocje niefajne, strach, lęk, jakikolwiek dyskomfort, czy to są symbole, czy to są znaki, czy to są osoby, będzie tym, co się pojawi w naszych procesach.
Ale to nie znaczy, że rzeczywiście te osoby ingerują w naszą przestrzeń. Ponieważ w naszą przestrzeń w ogóle, naszą pole energetyczne, może ingerować tylko ktoś, kogo zaprosimy, ktoś, komu na to pozwolimy. W bardzo skrajnych przypadkach jest tak, żeby działo się coś takiego, gdzie ktoś tam jakieś klątwy rzuca i tak dalej, i jeszcze szersze rzeczy. W 99,9% jest to nasze osobiste zaproszenie. I teraz im dłużej pracuję z podświadomością, im więcej prowadzę osób i im głębiej wchodzimy w tą pracę, tym bardziej niezwykłe się okazuje to, jak bardzo umysł podświadomy jest w stanie zablokować nas na każdej przestrzeni życia tak mocno i my tak bardzo w to wierzymy, że nawet nie jesteśmy w stanie sobie tego wyobrazić. I w momencie kilku procesów, kiedy zmieniamy obraz w podświadomości, dosłownie w wielu sytuacjach, jak za dotknięciem magicznej różdżki, zmienia się nasza rzeczywistość. Czyli ta osoba i to, jak my tą osobę postrzegamy w podświadomości, kiedy my to postrzeganie zmienimy, zmienia się wszystko na zewnątrz nas. To jest coś absolutnie niesamowitego. Jak bardzo możemy wpaść w taką pułapkę, którą tak naprawdę de facto sami dla siebie przygotowaliśmy, kiedy nie jesteśmy do końca świadomi wielkości i potęgi podświadomości, tego, co w podświadomości jest, tego, co tak naprawdę tam się dzieje, jak gigantyczny i ogromny jest to mechanizm, którego celem jest jedno: ochronić nas przed niebezpieczeństwem. Czyli wszystko, co się wydarzyło w naszym życiu, wszystkie nasze doświadczenia przeszłe, które spowodowały w nas nieprzyjemne emocje, są niebezpieczeństwem. I jakiekolwiek przyszłe zdarzenie, ryzyko powtórzenia w przyszłości podobnego zdarzenia jest niebezpieczeństwem. Więc podświadomy umysł, poza naszą logiką, będzie budował mury, będzie otaczał nas fosą, będzie robił wszystko, byśmy tego już nigdy więcej nie doświadczyli. I tym samym, nie doświadczając tego, co było, nie doświadczamy też niczego nowego. W pewnym momencie nasze życie staje się bardzo mocno zawężone. Takie wąziutkie, że poruszamy się w lewo, w prawo i ciupinkę do przodu. Bo tylko na tyle mamy przestrzeni i tylko tyle jest przez naszą podświadomość określone jako bezpieczne. I chcę Wam podać przykład, żebyście wiedzieli, co mam na myśli. Podczas jednej z sesji, podczas prowadzenia jednej z moich klientek, kiedy pracowałyśmy właśnie z wewnętrznym dzieckiem, w pewnym momencie ona poczuła ból tutaj w ramieniu, w lewym ramieniu. I to lewe ramię, już na koniec praktycznie sesji. I ja mam taką zasadę, że jeżeli jeszcze mam przestrzeń, to nie kończę sesji, jeżeli osoba, którą prowadzę, jeszcze czuje jakiś dyskomfort. Najczęściej ta sesja się troszkę wtedy przedłuża, żeby dopełnić tego procesu. Nie zawsze, bo nie zawsze mam przestrzeń, ale jeśli tylko mam, to tak robię. No i wtedy właśnie usiadłyśmy sobie, żeby zobaczyć, co tu się dzieje. Zajrzałyśmy i zadałam pytanie, co ona widzi tutaj? I okazało się, że widzi tutaj swoją mamę. Mamę w postaci takiej, że ta mama ją tu trzyma i wybija tutaj paznokcie i ją trzyma mocno za torami. Ona czuje fizycznie ból w tym miejscu. I kiedy zaczęłyśmy głębiej i głębiej z tym pracować, okazało się, już w efekcie końcowym okazało się, że ta mama tutaj, trzymająca ją za to ramię, ma nie pozwolić jej pójść dalej. I tym pójściem dalej jest osiągnięcie sukcesu. Ten sukces akurat chodziło tutaj o kwestie zawodowe, czyli o otworzenie swojej firmy, o wprowadzenie nowej marki, o ruszenie ze swoim biznesem. I mama ją tu bardzo mocno trzymała za ramię. Teraz, gdybyśmy poprzestały na tym, to prawdopodobnie zadziałaby się rzecz taka, że moja klientka bardzo mocno negatywnie nastawiłaby się jeszcze bardziej do swojej mamy niż to, co było na tamten moment. To, co się natomiast stało, kiedy zaczęłyśmy głębiej wchodzić, okazało się,
że to nie mama tutaj. To nie mama tutaj zadziałała. Cześć, Pawle, witaj. Cieszę się również, że ty jesteś. Że to nie mama tutaj zadziałała, tylko mama była symbolem, który został wprowadzony przez podświadomość. Zwyczajnym symbolem, pokazanym w formie matki. I kiedy zadałam pytanie mojej klientce, kto tą mamę tutaj wprowadził, kto tą mamę tu umiejscowił, odpowiedź była zaskakująca dla niej, że ona, ta klientka, ta osoba wprowadziła swoją mamę tu, która miała ją trzymać za to ramię, żeby nie osiągnąć sukcesu, ponieważ była w niej ogromna wewnętrzna obawa, że skończy tak jak jeden z członków rodziny, który został bankrutem i bardzo źle potoczyła się jego historia. I w kolejnym prowadzeniu, jakby głębiej i głębiej, kiedy zaczęłyśmy sięgać i uwalniać ten lęk, uwalniać to przekonanie, to zupełnie wszystko zniknęło i ta mama odeszła. Podaję wam ten przykład, ponieważ część z was robi procesy samemu, albo też jesteście prowadzeni przez innych. Tym bardziej zauważajcie to, na ile głęboki jest ten proces. Zauważajcie i bądźcie uważni na to, kto się pojawia w waszej przestrzeni jako w cudzysłowie sprawca waszego sprawca waszej niekomfortowej sytuacji. Sprawca waszego dyskomfortu w ciele, sprawca tego, że nie możecie pójść dalej, sprawca tego, który blokuje wasze pójście dalej, blokuje wasz potencjał, blokuje wasze możliwości. Ponieważ za każdym razem, kiedy pracuję z kimś, okazuje się, że ten sprawca czy ta sprawczyni to jest tylko i wyłącznie obraz, symbol, znak, który został wprowadzony przez podświadomość danej osoby. Aby chronić ją przed ewentualnym upadkiem, przed ewentualnym potknięciem, przed ewentualnym doświadczeniem czegoś, co jest nieprzyjemne. Więc kochani, nasza podświadomość jest absolutnie niesamowicie fascynującym aspektem, natomiast kiedy jest ona straumatyzowana, kiedy ma ona w sobie dużo nieuwolnionych doświadczeń z przeszłości, dużo emocji trudnych, wówczas pięknie potrafi zablokować jakikolwiek nasz rozwój, jakikolwiek nasz wzrost. Albo jeśli w jakiś sposób uda nam się, to wspaniały, w cudzysłowie mówię, we wspaniały sposób potrafi sprawić, byśmy zaliczyli to, czego się tak naprawdę bardzo mocno gdzieś głęboko, bardzo głęboko w podświadomości boimy. Więc kochani, zachęcam Was do tego, byście ukochali siebie. Ja mogę powiedzieć tak. Cały rozwój osobisty, cały rozwój duchowy zbiega się w jednym punkcie, i tym punktem jest pokochanie siebie bezwarunkowo. Moment, w którym osiąga się ten najwyższy stan miłości bezwarunkowej, jest momentem absolutnej pełni. I całe nasze życie, całe nasze otoczenie i cały świat zaczynają zupełnie inaczej wyglądać, ponieważ patrzymy na to przez pryzmat miłości, a nie krzywdy i bólu. Dziękuję Wam, że dzisiaj byliście ze mną. Za chwilę będzie domofon, więc nie chcę się spieszyć i do ostatniej chwili przeciągać. Także życzę Wam cudownego, wspaniałego poniedziałku. Widzimy się jutro na naszym kolejnym spotkaniu live. I jutro chcę rozpocząć dla Was serię. Przygotowałam takich kilka live'ów tematycznych, które będą dla tych z Was, którzy chcą zacząć pracę samodzielnie. Od czego zacząć? Od czego zacząć rozwój osobisty? Od czego zacząć, jeśli chcę zacząć sama pracować ze sobą? Kilka takich kolejnych live'ów będzie specjalnie dedykowanych dla Was i te live'y będą zawierały między innymi opowieść o tym, jak pracować z wewnętrznym dzieckiem i czym jest wewnętrzne dziecko, o tym, jak pracować z dziennikiem, o tym, jak pracować z medytacjami, o tym, jak pracować z afirmacjami. I moją bazę, mój fundament, od którego się wszystko zaczęło, o tym, czym jest EFT tapping, czyli opukiwanie. Także kochani, bądźcie ze mną, śledźcie mnie w trzech.
Mój profil prywatny, mój fanpage. Fanpage to jest ta strona, gdzie jestem w takiej koszuli w paseczki. Profil prywatny to jest ten, który teraz widzicie. I grupa Totalna Transformacja Życia. W tych trzech przestrzeniach będą się pojawiały live'y. Także śledźcie mnie na bieżąco, a już w tym tygodniu pojawi się coś dla Was jeszcze, ponieważ za kilka dni zaczynamy Hiper Master Class i jest to trzydniowy warsztat, niesamowicie mocny, niesamowicie potężny. Edyta, jeśli będziesz oglądała tego live'a, mam nadzieję, że te słowa Cię nie striggerują tym razem. Jest to przestrzeń, do której chcę Was zaprosić. Będziemy pracować przez 3 dni, będziemy pracować z polem kwantowym, będziemy rozmawiać o tym, czym jest pole kwantowe, czym są skoki w polu kwantowym, czym są linie czasu, czym i jak załamywać czasoprzestrzeń, a wszystko to po to, żebyście dowiedzieli się, jak realizować siebie, jak osiągać to, czego się pragnie, wyłamując się całkowicie poza wszelkie schematy i stereotypy. Przyspieszając tak bardzo, że momentami będziecie zastanawiać się, jak to możliwe, że to się po prostu dzieje. A więc, kochani, to są dwie rzeczy, do których Was serdecznie zapraszam. Także bądźcie ze mną. Do zobaczenia. Ściskam Was.